Jest to miejsce niezwykle ważne na mapie Opola, być może niedługo europejskiej stolicy kultury. Ja przychodzę tu całą rodziną. Wspólnie oglądaliśmy premiery i inne spektakle, które miały miejsce. Jest to wielka przygoda, wielka frajda, a z drugiej strony doświadczenie i mądrość, która też za tym się kształtuje. Dlatego jest to ważna instytucja dla miasta i cieszę się, że zaczyna się nowy sezon. To jest teatr, który sięga nie tylko po repertuar dziecięcy, również dramatyczny. Jest zresztą za to bardzo mocno nagradzany w Polsce i w Europie, więc ten przegląd teatrów, który będzie za parę tygodni, to jest też takie wielkie wydarzenie, bo ono pozwala skonfrontować różne teatry z Polski, różne przedstawienia z tym, co dzieje się w naszym teatrze. A z drugiej strony to jest też okazja dla mieszkańców Opola poznać sztukę aktorów z innych miast, więc dzięki temu mamy nie tylko lokalne premiery, ale również wiele, wiele wydarzeń ogólnopolskich. Jesteśmy w takim w prawie że końcowym etapie przygotowania dwóch premier we wrześniu. Jedna, pierwsza z nich to Brzechwatorium, czyli jak się domyślamy po nazwie, sięgamy do klasyki polskiej literatury kierowanej do dzieci, czyli do utworów Jana Brzechwy. A druga premiera to Niekończąca się historia. Spektakl oparty o wybitną książkę Michaela Ende pod takim właśnie tytułem. Także to właśnie w tej chwili się dzieje w teatrze i tak sobie biegam w tej chwili od jednej sceny po drugą i przyglądam się temu, jak to ta praca w tej chwili wygląda. No, przed nami też festiwal. To jest kolejna edycja, 31. już przypomnę, co dwa lata taki festiwal w Opolu mamy szczęście organizować. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek od 14 do 20 października. Później kolejne premiery, cały szereg różnych działań, takich, które są naszą codziennością, czyli zapraszamy dzieci do udziału w lekcjach teatralnych, bo teatr też spełnia taką funkcję edukacyjną, przybliżając po prostu istotę teatru, zwłaszcza teatru lalek, naszym najmłodszym odbiorcom.